Witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na naszą pierwszą polityczną rozmowę. A Państwa i moim gościem jest Elżbieta Rafalska, eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią i telewidzów równie serdecznie. Pani poseł, z Brukseli. A my pozdrawiamy tutaj z mroźnej Warszawy, ale już czekamy na wiosnę. Mam nadzieję, że z nową porą roku nie tylko lepsze temperatury, ale też lepsza sytuacja, jeśli chodzi o środki, właśnie środki unijne, bo od tego chciałam zacząć. Pani poseł, wczoraj w Sejmie wydarzyło się coś, na co chyba wszyscy bardzo długo czekali, to znaczy ustawa o Sądzie Najwyższym została przyjęta bez poprawek opozycji i od tego chcę zacząć. To jest ten jeden kamień milowy, który musieliśmy spełnić. Teraz czekamy na podpis pana prezydenta, ale też ta ustawa wiatrakowa została wczoraj przyjęta. Przeszła przez sprzeciwie ziobrystów, no to tego też żeśmy mogli się spodziewać. Ile kroków bliżej jesteśmy tych środków z Unii Europejskiej? No wydaje nam się wszystkim, że jesteśmy krok przed metą. Dlatego, że zgodnie z informacją, którą otrzymaliśmy od pana ministra do spraw europejskich, pana Szymona Welsenka, te wszystkie uwarunkowania, które zostały uzgodnione, rozumiem, zostały zrealizowane w tej ustawie. Poprawki Senatu zostały odrzucone. A więc po naszej stronie te wszystkie uwarunkowania zostały spełnione, jeżeli chodzi o ustawę o sądzie, nowelizację tej ustawy. Druga ustawa no, jest jeszcze dalej procedowana. Rozumiem, że pójdzie do Senatu i z Senatu, jeżeli będą ewentualne poprawki, wróci znowuż do Sejmu. I dopiero wtedy będzie składany wniosek o płatność wysokości chyba 4,2 miliarda euro, no ale to jest też określona procedura, oczekiwanie, weryfikowanie tych wniosków, więc myślę, że pod koniec pierwszego półrocza te środki powinny wpłynąć. Chociaż trzeba powiedzieć, że ta nasza długa, krzyżowa droga do środków z KPO nauczyła nas też sporej nieufności do Komisji Europejskiej, do Ursuli von der Leyen. A więc do własnych kolegów z koalicji też, czy nie? Stanowisko Solidarnej Polski od samego początku było bardzo jasne w tej sprawie. Znacząco się różniliśmy, ale wczorajsze głosowanie pokazało, że wspólnymi siłami odrzuciliśmy poprawki Senatu. Inaczej to by się nie udało. Mhm. Więc jesteśmy razem w koalicji, która czasami ma w różnych kwestiach różne zdanie, ale ciągle jednak w Zjednoczonej Prawicy. Pani minister, ta krzyżowa droga, tak pani to nazwała, rzeczywiście bardzo ciekawe określenie. Dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej czytamy, że rząd nie zamierza składać pierwszego wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy przed decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, ale był taki pomysł, żeby ten wniosek złożyć wcześniej, żeby wywrzeć presję na panu prezydencie. Jak pani odniesie się do takich informacji, które dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna podaje? Nie uważam za rozsądną drogę próbę wywierania presji na panu prezydencie. I jedną taką kolizję mieliśmy już w grudniu, w którym ten projekt został przedstawiony, po czym pan prezydent stwierdził, że nie pracował nad tym projektem, nie był na bieżąco informowany. Więc wydaje mi się, że tu droga takiego środka i rozsądku jest nam niezwykle potrzebna. To nie są już nasze decyzje. Pan minister mówił, że ten wniosek zostanie złożony w momencie, w którym zostaje przyjęta i podpisana przez pana prezydenta również ustawa wiatrakowa. No ale oczywiście musimy poczekać na krok pana prezydenta. Ma na to określony czas.
I rzeczywiście to chyba jest najlepsze rozwiązanie. A jak pani odczytuje po pierwsze krytykę właśnie Solidarnej Polski, tej ustawy wiatrakowej? Janusz Kowalski intensywnie na Twitterze chociażby krytykuje sam pomysł, samą ideę wiatraków. No ale też opozycja się wstrzymała przy tym głosowaniu wczorajszym. Dlaczego? Opozycja zrobiłaby absolutnie wszystko, żebyśmy tych środków z KPO nie otrzymali, szczególnie żebyśmy tych środków nie otrzymali przed wyborami parlamentarnymi, które się zbliżają. Dla nich to byłby po prostu dramat. Jak mówił Leszek Miller, głównym celem jest nie jakiś program dla Polski, tylko odsunięcie Zjednoczonej Prawicy od władzy. I dla tego celu absolutnie zrobią wszystko, również to, co jest szkodliwe dla Polski, więc to mnie zupełnie nie zaskakuje. A nie jest pani zaskoczona, pani minister? Przecież opozycja to takie ugrupowania, które są też często pro-eko i tak dalej, i tak dalej. Energia odnawialna jest eko. O to chodzi też, no właśnie, ekologom chociażby, tym, którzy chcą walczyć o środowisko. Ja mam wrażenie, że kwestie klimatyczne i ekologiczne stały się dzisiaj kwestiami bardzo ideologicznymi i widać, że one mają też charakter bardzo polityczny. I tu się okazuje, że nie żadne dobro w sytuacji przyrody, ludzi, ich obecności w środowisku przyrodniczym są istotne. Tylko właśnie kwestie polityczne. Natomiast no, ten temat społecznie rzeczywiście wywołał określone emocje i nie ma się co temu dziwić, dlatego że usytuowanie odległości wiatraków od miejsca zamieszkania decydują o jakimś komforcie, o stanie zdrowia. Więc mieliśmy w Polsce falę protestów ludzi, którym pod nosem próbowano stawiać wiatraki. To naprawdę wymaga takiego społecznego dialogu, pójścia po jakieś doprowadzenie do jakiejś ugody. I rzeczywiście ta propozycja, ta poprawka Marka Suskiego, który tą odległość z 500 metrów zmienił na 700 metrów, wydaje się takim no, złotym środkiem, jakimś polubownym rozwiązaniem. Tym bardziej, że w wielu krajach te odległości są zróżnicowane, ale nieistotnie różniące się od tych, co jest w naszej polskiej ustawie. Pani minister, pani poseł, Ursula von der Leyen daje radę dzisiaj na swoim stanowisku, czy się trochę zakiwała wokół tego, co się dzieje w Europarlamencie? My mamy swoje określone pretensje, zupełnie uzasadnione do Ursuli von der Leyen. Jej obietnica odblokowania KPO, uzgodnienie z prezydentem Andrzejem Dudą, a potem wycofanie się z tego pokazuje, że nie jest ona mocnym przywódcą, że jest też szantażowana przez parlament, że na jej decyzje mają wpływ również, ma wpływ polityka niemiecka. A więc szkoda, że nie mamy w Parlamencie Europejskim takiego jednoznacznego, silnego przywództwa, lidera, nie mówię przywództwa jakiejś frakcji politycznej. Chociaż trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o sankcje, to chyba ta współpraca mimo opieszałości na niektórych poziomach, no jakoś jest docierana i dzisiaj trudno sobie tego wyobrazić, gdyby te sankcje ze strony Unii Europejskiej nie były przyjmowane. Ale spodziewa się pani, że jeżeli, okej, przejdziemy ustawę o Sądzie Najwyższym, ustawę wiatrakową, to jeszcze coś tam się wyciągnie spod tego stołu, bo przecież niespodzianki, a zresztą europarlamentarzyści, posłowie europejscy, pani Ursula von der Leyen chyba lubi nas zaskakiwać, czy nie? Pani redaktor, tak na dzień dobry pani mnie straszy, oczywiście, że te... Ja nie straszę, ale tak już jak patrzę na te kilka ostatnich miesięcy... Możemy się chyba tego spodziewać. Ma pani rację. Absolutnie tu nie możemy być całkowicie spokojni. Sytuacja nie tylko ogólnoeuropejska jest nieprzewidywalna ze względu na wojnę na Ukrainie,
ale rzeczywiście w sytuacjach, w której nam się wydawało, że coś jest dopięte, że jest jednoznaczne stanowisko, następowały zwroty zupełnie w przeciwnym kierunku. Więc zarówno to nasze zaufanie powinno być mocno ograniczone, no i czujność, powiedziałabym, taka na bieżąco, oczy dookoła głowy. Pani poseł, dobrze, to porozmawiajmy teraz o czujności. No, nie wszyscy byli tacy czujni, przynajmniej wtedy, kiedy brali te łapówki, zostawili po sobie różne ślady. Czekamy na zeznania, zobaczymy, kto jeszcze będzie chciał mówić, żeby uniknąć kary albo mieć jakiś złagodzony wyrok. Pan Paceri zapowiedział, że poda długą listę. Pewnie będzie ona długa i szeroka, bo kwoty, o jakich się mówi, są no, niewyobrażalne tak naprawdę dla zwykłego Jana Kowalskiego. Jak pani ocenia dzisiaj wizerunek Europarlamentu? On w ogóle jeszcze jest? Jako całkowicie zrujnowany. I to zrujnowany w najgorszym momencie, jaki byłby możliwy. Właśnie w sytuacji wielu kryzysów, w której wydawałoby się, że solidarność europejska jest absolutnie wszystkim potrzebna. Inflacja nie jest tylko w Polsce. Inflacja jest światowa. Mamy konieczność, no bo tak mówimy wprost, wzmocnienia obronnego Ukrainy, również udzielania pomocy humanitarnej. A tu na obrzeżach tych bardzo skomplikowanych, trudnych kryzysów hula w parlamencie korupcja. A ja rzeczywiście nie chcę też powiedzieć, że to nie jest taka zwykła korupcja, że ktoś się połasił na jakieś gigantyczne pieniądze. Tylko że ta korupcja pokazuje niezwykle nietrudne mechanizmy wpływania na całe duże obszary polityki prowadzonej w parlamencie. A więc jest to zakwestionowanie no właściwie europejskiej demokracji. No dobrze, ale jakie konsekwencje pani... Jesteśmy pouczani bezustannie o demokracji, przejrzystości, uczciwości. Mm-hmm. Stało się siedliskiem korupcji i nieuczciwości. Pani poseł, ale jakich konsekwencji teraz pani chociażby oczekiwała? Jakich my możemy oczekiwać? Bo to są mocne nazwiska, to są znane nazwiska. No niestety, ale szary człowiek, kiedy idzie do sądu, jest sądzony bardzo często ostro, zdecydowanie ostrzej. A tutaj... W Polsce też mamy takie przykłady. Znane nazwiska nie mają wyroków. Zwykły, normalny człowiek idzie do sądu, za jakieś małe przewinienie dostaje wyroki. Trochę się możemy spodziewać tego w Europarlamencie? Możemy się spodziewać, ale niestety no, musimy wykazać tu coś, co nie jest naszą cechą taką, z której chętnie korzystamy, a więc trochę cierpliwości, dlatego że prokuratura prowadzi postępowanie. My musimy o tym rzeczywiście cały czas mówić, domagać się informacji, żądać propozycji zmian tej sytuacji, która uszczelniłaby, wprowadziła nowe rozwiązania. Podajemy chociażby przykłady polskie, że te rozwiązania antykorupcyjne powinny być skuteczniejsze. Ja też chcę powiedzieć, że ta korupcja jest możliwa tylko dzięki temu, że w Parlamencie Europejskim są równi i równiejsi, że ci, którzy są wysoko funkcyjni, mogą być tak zwanymi agentami wpływu. To po prostu wpływają na decyzje innych, to oni odbywają spotkania, to oni są bezkarni. I w zasadzie powinna być również odpowiedzialność polityczna, bo na wysokie stanowiska w Parlamencie Europejskim rekomendowane są podobno najlepsze osoby z poszczególnych frakcji. Mówię tu o europejskiej, o socjalistach i demokratach, którzy dystansują się od tej afery, która właściwie na razie dotyczy akurat tej frakcji. Rozumiem, pani poseł, a co jeżeli na tych listach znajdą się polscy europosłowie? Na razie prokuratura belgijska nie mówi o żadnych śladach dotyczących polskich europosłów, więc absolutnie próba wmontowania kogokolwiek z naszej frakcji, która od samego początku proponowała przyjęcie rezolucji, miała jednoznaczne stanowisko, nie siada do dzielenia tych europejskich fruktów, nie uczestniczy w żadnych takich nieuczciwych sytuacjach, co do tego nie ma wątpliwości,
Na razie nie ma ich, ale sprawa dotyczy podobno 60 europosłów. Jest też tak zwany rosyjski ślad, bo wiadomo, że Rosja przeznaczyła na lobbying adresowany do 20 krajów 300 milionów euro, więc też jesteśmy zainteresowani, do kogo te środki dotarły, do jakich organizacji, do jakich państw, do jakich posłów. To wszystko są na razie znaki zapytania. A jest pani zainteresowana, jakie konsultacje, żeby to, o tym zapomnieć. A jest pani zainteresowana, jakich konsultacji, porad, rad udzielał Radosław Sikorski? Ogromnie, i myślę, że nie tylko ja, ponieważ kwota dochodu jest szokująca. Mówimy o 600-800 tysiącach euro. To są gigantyczne dochody. To są chyba największe dochody z wszystkich europosłów. Na tą sytuację zwróciły uwagę nie tylko polskie media i nie tylko polscy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory Radosław Sikorski milczy jak zaklęty. Te pytania należy ciągle stawiać. Pani minister, on nie zawsze milczy. On nie zawsze milczy, o to chodzi. On również wypowiada się często na tematy Ukrainy, wojny na Ukrainie. Pani redaktor, to znaczy, że wtedy, kiedy dla niego jest wygodne, milczy, bo nie chce tego powiedzieć. A wtedy, kiedy chce, nie ma przypadku i mówi to, co powiedział. Także to jest polityk, który absolutnie świadomie tu działa. Powinna być presja. Ostatnio w Polsce bardzo modne stało się takie twierdzenie, że presja ma sens, że to się opłaca. Więc myślę, że przy tej dużej, również społecznej presji, gdyby na spotkaniach Donalda Tuska, które prowadzi, uczestnicy pytali go, że dla dobra jego formacji wyjaśnią, jakie są źródła dochodu europosła Radosława Sikorskiego, no to może sam Donald Tusk naciskałby swojego pupilka do wyjaśnień w tej kwestii. Pupilek, jak to pieniądze. Pieszczotliwie pani poseł nazwała, rzeczywiście może tam jest taka relacja. Pani poseł, mówi pani, presja ma sens. Mamy jeszcze dwa tematy, a niestety czasu coraz mniej. Jaką presję możemy wywierać? Jakiej presji możemy teraz oczekiwać od instytucji międzynarodowych w kontekście skazania Andrzeja Poczobuta? Rzeczywiście tu trzeba przy tym skandalicznym wyroku zastosować absolutnie wszystkie możliwe środki. My możemy mówić tu jako europarlamentarzyści, a więc wszystkie instytucje międzynarodowe, wszystkie instytucje europejskie, Parlament Europejski, cała droga też dyplomatyczna. Trzeba po prostu absolutnie go chronić. To jest zbrodnia po prostu. To jest zbrodnia i o tym mówią też środowiska dziennikarskie, a na koniec 10. pakiet sankcji. Wojna spowszedniała niektórym politykom, tak jak to mówią europosłowie, na przykład politykom niemieckim, czy nie? Z tą pewnością nastąpiło w krajach zachodnich, bardziej oddalonych niż Polska od Ukrainy, takie, ja to nazywam, swoiste oswojenie z tą wojną, ale myślę, że poczucie i ten spokój, który był przed wybuchem wojny na Ukrainie, czyli przed 24 lutym, głęboko w ludziach tkwi, chociaż niektórzy próbują o tym zapomnieć. Kolejne sankcje muszą być wprowadzane. Te najbliższe Ursula von der Leyen zapowiedziała przed przyjęciem tego ostatniego, 10. pakietu, przed 24 lutym. Za dużo na temat tego pakietu nie wiemy, natomiast wiemy, jakie propozycje składała Polska. Pani poseł, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Elżbieta Rafalska, eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości, była państwa i moim gościem. Dziękuję, dobrego dnia. Dziękuję za uwagę.
A ja oczywiście już za chwilę zapraszam Państwa na kolejną część naszego programu Potrójne Espresso, a tam kolejni goście Anna Pieczarka, Prawo i Sprawiedliwość oraz Paweł Krutul, Lewica. Ale jeszcze dobre informacje. Chcemy się chwalić, bo bardzo się cieszymy, że nasi widzowie są razem z nami. Według Instytutu Monitorowania Mediów znaleźliśmy się, Telewizja Republika znalazła się w top 10 stacji telewizyjnych. Natomiast tygodnik Gazeta Polska znalazła się w rankingu top 5 tygodniki i dwutygodniki. Dziękujemy za obecność, dziękujemy za zaufanie i uznanie. Już wracamy do Państwa po przerwie.